Żyła kiedyś w pewnej wiosce złotowłosa Jorindę, córka kołodzieja. Dziewczyna tak piękna, że każdy, kto tylko ją zobaczył, musiał ją pokochać. To też wielu uderzało do niej w konkury, ale jej serce z dawien dawna pałało miłością do Jana, parobka z tej samej wioski. Jan i Jorindę znali się całe życie i niemalże tak samo długo trwała ich miłość. Marzyli tylko o tym, aby się w końcu pobrać i całe życie być razem. Ale Jan najpierw chciał zbierać tyle pieniędzy, żeby móc dla Jorindę piękną chatę postawić i choćby jedną kozę kupić na dobry początek ich wspólnego życia. A nie skoro mu jakoś to zarabianie szło. Bo choć był pracowity i każdy dzień od rana do nocy na robocie spędzał, to często gęsto zdarzało się, że pracował za marne pieniądze, a czasem nawet tylko za dobre słowo. Ale jeśli ktoś potrzebował jego pomocy, to jakże mu jej nie udzielić? Zwłaszcza jeśli kto biedny i nikt inny mu nie pomoże. A Jan z natury łasy na pieniądze nie był, za to serce biło w nim dobre i na krzywdę ludzką wrażliwe. Nic więc dziwnego, że majątku nie mógł się dorobić. Ale Jorindę przez to właśnie jeszcze mocniej go kochała, a że tak jak Jan o majątek wcale nie dbała, gotowa była go poślubić choćby zaraz. I nie czekać na obiecany piękny dom i kozę w dodatku. Jan jednak postawił sobie za punkt honoru, że Jorindę niczego nie zabraknie i tym ciężej pracował, by pieniądze odłożyć. A Jorindę cierpliwie czekała. W pięknej kołodziejównie kochał się również Karl, syn najbogatszego chłopa we wsi. Co chwila zaglądał on do chaty kołodzieja, a to ze swym ojcem, a to sam, licząc na to, że piękną Jorindę będzie mógł zobaczyć. Kołodziej był mu nawet przychylny i na małżeństwo by się zgodził, ale Jorindę na Karla nawet spojrzeć nie chciała. Bynajmniej nie dlatego, że Karl był jakimś szpetnym pokraką. O nie! Chłopak to był rosły, smagły i przystojniejszy nawet od Jana, jednakże serce jego było czarne, zawistne i złe. I Jorindę widziała to za każdym razem, kiedy na Karla patrzyła. Widziała i uciekała jak najdalej od niego. A że kołodziej kochał swoją córkę bardzo i do niczego nie zamierzał jej przymuszać, to Karl za każdym razem odchodził z kwitkiem. Doprowadzało go do takiej desperacji, że wychodził w ciemny las, tak daleko, żeby nikt go nie mógł dojrzeć ni dosłyszeć, i wył w niebo głosy niby ranny zwierz czy potwór jakiś. Aż któregoś razu zdybała go w lesie borowa wiedźba. A że znała dobrze powód jego wściekłości, bo od czego w końcu była wiedźmą, powiedziała mu tak. Pomogę ci, jeśli ty mnie pomożesz. Bo dusza taka jak Janowa łakomym kąskiem jest dla mocy piekielnych, którym służę. A że serce jego czyste i na pokusy odporne, to nie mogę się nawet do niego zbliżyć. Ale mam dla ciebie radę, co nam obojgu się przysłuży. Zrobisz tak i tak. Tu, w najgłębszej leśnej gęstwinie, nieopodal jaru chaszczami zarośniętego, stoi fragment muru. Powiadają, że to jedyna pozostałość po czarcim zamczysku, które tu niegdyś stało. W murze tym, na wysokości głowy rosłego męża, tkwi maska potwora straszliwego, którego widok mrozi krew w żyłach najodważniejszych ludzi. Maszkaron wyszczerzony ma zębiska, a w gardzieli jego złoto migocze. Powiadają, że jak kto dzielny i sprytny i wsadzi rękę w paszczę maszkary, nie dotykając jej ani, i złoto owe pochwyci i wyciągnie, wówczas bogactwa zyska nieprzebrane. Ale jeśli kto czyniąc to dotknie maszkarona, wówczas sam się w taką samą maszkarę w murze zmieni, a kiedy nikt go nie odczaruje do następnego nowiu,
na zawsze już w tym murze pozostanie, a duszę jego diabli porwą. Jakże mam Jana zmusić do dotknięcia maszkary? Zapytał Karl, któremu mimo przerażenia cały plan bardzo przypadł do gustu. Nie kłopocz się tym wcale, powiedziała starucha. Twoja głowa w tym, żeby Jan znalazł się jutro w okolicy tego muru, a ja już zajmę się resztą. Zgoda, wykrzyknął Karl i podał rękę wiedźmie na potwierdzenie umowy. A ta spojrzała mu w oczy z jakimś chytrym błyskiem w oku. Zachichotała z uciechy i znikła. Nie wiedział chłopak, że kto w konszachty z borową wiedźmą wejdzie, nigdy dobrze na tym nie wychodzi. Zrobił więc tak, jak mu czarownica kazała. Następnego dnia Karl zatrudnił Jana, aby z największej leśnej gęstwiny drzewa powycinać. A kiedy Jan udał się we wskazane miejsce do lasu, chłopak poszedł cichaczem za parobkiem, bo strasznie był ciekaw, co się stanie. Na miejscu ukrył się w paprociach i czeka. A Jan zabrał się do wycinki drzew i ani się rozgląda na boki, ani widzi, że mur w gąszczu stoi i że z muru patrzą na niego złowrogie ślepia maszkary. Tak w istocie przerażającej, że jeden rzut oka na nią o mało co nie wyrwał z gardła Karla okrzyku przerażenia. Minęła godzina, dwie, a Jan nadal pracą zajęty. Nic dookoła siebie nie widzi. Nagle drzewo, które ścinał, zamiast przewrócić się na jedną stronę, zmieniło kierunek i tak spadło, że o mur stary gałęziami się otarło. To wiedźma borowa, również w gęstwinie ukryta swoimi czarami, to sprawiła, tak samo widać, nie mogąc się doczekać, aż Jan wejdzie w pułapkę. Wtedy Jan zauważył mur, a na nim maszkarę. Na jej widok tylko nos zmarszczył, ale pracy nie przerwał, tylko odrąbywaniem konarów się zajął. Tego, że złoto w paszczy potwora błyszczy, nawet nie zauważył. Rozeźliła się chyba wiedźma, bo ni z tego, ni z owego drugie drzewo nagle padło w stronę muru, o mało co Jana nie przygniatając, także parobek uskoczyć musiał pod samiuśką gębę potwora. Nie dotknął jej jednak, ale zauważył blask złoty z paszczy bijący. Przyjrzał mu się chwilę, po czym głową pokręcił i dalej do swojej roboty. Nic z tego, myśli sobie Karl, który ścierpł już w tych paprociach i żałować zaczął, że w ogóle tu przyszedł. Nie połakomi się na złoto, głupek jeden. Aż tu nagle z paszczy maszkarona trysnęła woda krystalicznym strumyczkiem. A dzień był gorący, więc przy pracy Jan co i róż popijał sobie z bukłaka, w którym wodę przyniósł. Ten jednak w końcu się opróżnił i szmer wody zwrócił uwagę parobka. Dziwy jakieś, powiedział Jan do siebie. Dałbym głowę, że wcześniej woda z tego maszkarona nie płynęła. Ale to pewnie padające drzewo coś odblokowało. I podstawił bukłak, żeby weń wody zaczerpnąć. A wtedy z gęstwiny czarny zając o sierści skundlonej wyskoczył prosto pod nogi Jana, a parobek, żeby się nie przewrócić, uchwycił się pierwszej rzeczy, jaką napotkała jego ręka. Kłów maszkarona w ścianie. Niebo się zamroczyło, ziemia się zatrzęsła i huknęło tak, że Karl przypadł do ziemi, przyciskając jak najmocniej ręce do uszu. A kiedy znów się podniósł, zobaczył, że w ścianie dwie paszcze teraz tkwią. Potwora i lwa. Widać, serce szlachetne Jana nie pozwoliło, aby nawet zły czar zamienił go w maszkarę. Wyskoczył Karl z paproci i jednym skokiem ściany dopadł. Ostrożnie, usłyszał za sobą głos wiedźmy borowej. Nie dotknij, bo sam się w poczwarę zamienisz. Teraz trza mi tylko do nowiu poczekać, aby duszę jego schwytać. A ty pędź do wioski i do swojej panny w konkury. Nie będzie ci już twój rywal stał na zawadzie. A jak kto go odczaruje? Karl w ostatniej chwili przypomniał sobie, co wiedźma mówiła. Nie kłopocz się tym, uspokoiła go starucha.
Nikt tego dokonać nie zdoła, bo nikt nie wie, co się wydarzyło. A Nów już za 7 dni. Wrócił uradowany Karl do wioski i od razu do chaty kołodzieja pospieszył. Ale jak zwykle odszedł stamtąd z kwitkiem. Tym razem jednak nie przejął się tym, bo był pewien, że skoro Jan z lasu już nie wróci, to Jorinde z czasem o parobku zapomni i zwróci się w jego stronę. A Jorinde czekała na Jana cały dzień. Czekała drugi. A kiedy ukochany też się nie zjawił, zaczęła się o niego martwić i ludzi we wsi wypytywać. Po 2 dniach stało się jasne, że Jan zaginął bez wieści. Jorinde wpadła wtedy w rozpacz straszliwą. Zamknęła się w swojej chacie, jeść ani pić nie chciała, nie spała, tylko całe dnie i noce gorzko płakała. A kiedy od zniknięcia Jana minęło już 6 dni, w końcu zdarzyło się, że Jorinde, płaczem i tęsknotą znużona, zasnęła na chwilkę. I wtedy przyśnił jej się Jan, stojący z siekierą nieopodal jakiegoś muru starego, i odezwał się w te słowa. Miła moja, płaczesz nade mną, ale nie wszystko jeszcze stracone. Prawie już zgubiony jestem, ale łzy twoje mogą mnie ozdrowić i do ciebie przywrócić, jeśli tylko obmyjesz nimi postać, którą się stałem. Ale śpiesz się, bo jeśli nie odnajdziesz mnie do jutrzejszej nocy, wszystko przepadło. Obudziła się Jorinde na te słowa i już nie zasnęła, ale też nie płakała, tylko gorączkowo czekała poranka. Wiedziała, że do lasu iść musi, a co do reszty, wierzyła, że serce ją poprowadzi. Jeszcze przed świtem, kiedy tylko się rozjaśniło, opuściła Jorindę wioskę, poszła do lasu i zaczęła tego muru szukać, który jej się razem z Janem przyśnił. Nie wiedziała, w którą stronę ma się kierować, ale szła za głosem serca. I w końcu nad wieczorem, kiedy się już zmierzchać zaczęło, znalazła. Podeszła do muru i przez chwilę serce zamarło w niej z przerażenia, kiedy zobaczyła potworne twarze szczerzące do niej kły. Nie jedno, nie dwie, ale całą ścianę maszkar. To wiedźma borowa czuwała, aby nikt jej duszy Janowej nie wydarł tuż przed Nowiem. Opanowała Jorindę swoje przerażenie i przyglądać się maszkarom zaczęła. Która poczwara jest jej zaklętym ukochanym? Którą ma ożywić swoimi łzami? I w końcu zobaczyła maszkarę inną niż wszystkie pozostałe. Nie tylko dlatego, że miała postać lwa groźnego, ale i pięknego zarazem, ale także dlatego, że z jej oczu płynęły łzy. Dopadła Jorindę muru i zaklętą postać ukochanego zaczęła łzami gorącymi oblewać. A wtem huknęło, błysnęło, ziemia się zatrzęsła i przed nią, zamiast lwa w murze, stanął jej ukochany Jan. Młodzi padli sobie w objęcia i czym prędzej do wioski wrócili, gdzie od razu poszli do kołodzieja, a Jan upadł mu do nóg i o rękę ukochanej poprosił. Kiedy raz o mało co jej nie utracił, zrozumiał to, co Jorinde wiedziała już od dawna, że najważniejsze, aby byli razem, a wszystko inne przyjdzie potem. I chata piękna, i koza, i wszelkie bogactwo. Kołodziej zaś, pamiętając niedawną rozpacz córki i widząc jej obecną radość, zgodził się od razu i dnia następnego odbyło się we wsi weselisko. Kiedy Karl się o tym dowiedział, nie posiadał się z wściekłości. Pognał do lasu, do muru starego i zaczął wiedźmę przyzywać. Oszukałaś mnie! Jan został odczarowany! Jak mogłaś do tego dopuścić, ty stara poczwaro? I zawył głośno, jak to miał niegdyś we zwyczaju. A wtedy z krzaków wypadł czarny zając o skundlonej sierści i w przestrachu rzucił się wprost pod nogi Karla, który stracił równowagę i padając chwycił się potwornej paszczy w murze. Błysnęło, huknęło, ziemia się zatrzęsła i oto w murze znów tkwiły 2 potworne maski. Tak straszne, jak serce Karla. Zając zaś spojrzał na maszkary,
W jego ślepkach błysnęło coś chytrego, zachichotał cicho i umknął do lasu, wiedząc, że nie ma takiej mocy, która mogłaby Karla odczarować. Jeśli więc kiedyś traficie na taką paszczę z murów się szczerzącą, to nawet jeśli w jej gardzieli jakieś złoto będzie błyszczeć, nie wsadzajcie tam ręki, aby nie spotkał was ten sam los, co nieszczęsnego Karla. Była to 10. bajkodziejowa opowieść zrealizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, o którym mogłaby powstać kolejna opowieść, to przyślijcie jego zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na jego publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.